Rafał Szlaga, witam serdecznie w kolejnym odcinku Sfery Biznesu. Dzisiaj porozmawiamy o panelach fotowoltaicznych, a moim Państwa gościem w studiu jest Jarosław Stępień, przedstawiciel firmy IDEA PV. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarosławie, jak działają tak naprawdę panele fotowoltaiczne i czy mamy w tym przypadku do czynienia z kosmiczną technologią? Ciekawe pytanie, Panie redaktorze. Czy to technologia kosmiczna, wszelkiego rodzaju technologie bardzo często z tego, z tej branży wychodzą? Pamiętam jako dzieciak. Pierwsze statki pod tytułem Sojusz Apollo i one miały takie rozkładane skrzydła. Nie wiedziałem co to jest, ale w tej chwili wiemy, to były pierwsze panele fotowoltaiczne, więc może troszkę tej technologii kosmicznej tam jest, która z góry właśnie zeszła do nas, nie pod nasze, ale na nasze strzechy, tak to nazwijmy. A panel fotowoltaiczny, który akurat tutaj mam za sobą, tylko podkreślam, to jest model typowo ekspozycyjny, bo prawdziwy panel ma długości 1,70 gdzieś około na metr szerokości, także jest troszeczkę większy. Co to jest? To jest nic innego, jak tylko płytki krzemowe, które są półprzewodnikiem, i pod wpływem energii świetlnej zamieniają tą energię, a to jest energia ciągle, energia świetlna zamieniają ją na. Energię elektryczną. I takie panele ułożone na naszym gruncie czy na dachu produkują określoną ilość prądu elektrycznego. Są bardzo trwałe. Producenci bardzo często dają 25-20 lat gwarancji 30 lat, że ten panel będzie działał i produkował prąd. I praktycznie w nim nie ma się co zepsuć. Tutaj nie ma płynów, cieczy, tutaj nic nie zamarznie. Ma odporność na kule gradowe wielkości pięści, także jemu praktycznie nic się nie stanie. On produkuje prąd i koniec. Tylko, że produkuje prąd stały, czyli taki, jaki mamy w telefonie komórkowym, taki, jaki mamy w akumulatorze w samochodzie. I żeby ten prąd wykorzystać, musimy mieć kolejne urządzenie, które zamieni nam ten prąd stały, na ten prąd zmienny, który mamy w gniazdkach, który mamy w oświetleniu. Ku temu służy takie urządzenie jak to firmy GroWat, które zamienia nam ten prąd na właśnie z prądu stałego na prąd zmienny. To urządzenie nazywamy falownik inwerter z angielskiego. I te dwa elementy są nieodłącznym elementem. Całej instalacji fotowoltaicznej. A dlaczego instalacje fotowoltaiczne, sama fotowoltaika stała się tak popularna w ostatnim czasie? Właśnie. Nastąpił taki potężny boom. Po pierwsze, nastąpił podaż tych produktów, a po drugie, społeczeństwo zrozumiało, że wtedy mamy własną energię, własną mini elektrownię. Już nie jesteśmy zależni od dostawcy energii, której dyktuje nam cenę za prąd. A co my mamy zrobić? Płaka, płać i płacz, nic więcej. Tutaj my decydujemy o naszym prądzie, jak go zużyjemy. Nie interesują już nas podwyżki. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w ciągu ostatnich lat cena prądu poszła do góry o 60%. Nie odczujemy tego natychmiast, ale wyobraźmy sobie, że przez 10 lat 60% cena za energię elektryczną... A prognozy pokazują, że to jeszcze nie koniec. I to jeszcze nie koniec, a z taką instalacją fotowoltaiczną naprawdę już to nas nie interesuje. To jest jednak kwestia, dlaczego stało się to tak popularne. To, co wspomniałem wcześniej, potężnie długa gwarancja. 25 lat bez konieczności jakichś napraw pogwarancyjnych, to ciągle działa na gwarancji. Także te elementy są bardzo, bardzo trwałe. Inwertery mają troszeczkę niższą gwarancję, one mają 10 lat, ale na przykład firma Growat jest tutaj, ma w naszym rejonie, w Rudzie Śląskiej na ulicy Kłodnickiej centralę na całą Polskę, także obsługuje cały rejon Polski, jeśli chodzi o kwestie serwisowe. Co jest istotne w tej chwili, jeśli chodzi o te Urządzenia. Tutaj już nie ma żadnych guziczków, które musimy nacisnąć, włączyć i tak dalej. Cała kontrola i monitoring tych urządzeń odbywa się zdalnie poprzez centralę firmy, poprzez producenta, gdzie od razu wiemy, jak takie urządzenie pracuje, i bardzo często za pomocą telefonu możemy ponownie taką instalację uruchomić, bo Producent monitorujący od razu wie, że nie ma żadnej usterki, a wystarczy po prostu włączyć i wyłączyć bezpiecznik, żeby taka instalacja ruszyła. Także pod tym względem jest dobrze, a generalnie, jak wspomniałem, to pracuje 25 lat i powinno być bezawaryjne. Bo, Panie Redaktorze, jak często pan serwisuje swoją instalację elektryczną we własnym domu? Chyba raczej, raczej. Nikt nie zaprząta sobie tym głowy na coś. Raczej rzadko, tak. Jest znaczy to bezpieczna indydać. technologia? Jak wygląda z serwisem tych urządzeń w Polsce? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest to bardzo istotne. Chciałbym podkreślić, aby dobór tych urządzeń był e, e, dokonywany przez fachowców. W tej chwili mamy bar... wysyp firm, które montują fotowoltaikę, jest ich bardzo dużo, ale bardzo często nie zwracają na przepisy przeciwpożarowe, e, przepisy bezpieczeństwa. Istotnym jest bardzo, aby na arkuszu ustaleń montażowych dobrać dokładnie każdy punkt, sprawdzić jaka jest istniejąca instalacja, gdzie te urządzenia będą podłączone, jak będą podłączone, jak będą uziemione, jak będą zabezpieczone przed łukiem elektrycznym, przed wszelkiego rodzaju przepięciami. Jest to bardzo, bardzo istotna kwestia. Także pod tym względem jest to bardzo istotne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Nie może zabraknąć tego pytania, to jest pytanie, które podbija polski internet. Czy instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd również w niesłoneczne dni? Bardzo fajne pytanie, dziękuję za nie. Właśnie tak, bardzo często z klientami tak rozmawiałem, po co mi to, jak pół roku mamy chmury? Otóż generalnie, jeśli chodzi o naszą szerokość geograficzną, tam gdzie znajduje się Polska, gdzie my mieszkamy, na nasłonecznienie jest wbrew pozorom zbliżone do południa Francji, także z wyliczeń i z badań, biorąc pod uwagę ostatnie 10-15 lat, na metr kwadratowy w Polsce w ciągu roku pada gdzieś około 1000, 1000 kW energii. Także pod tym względem mamy tą produkcję w ciągu dnia, a w Polsce mamy bardzo ciekawy system, tak zwanego prosumenta. Prosument, słowo złożone z dwóch: producent i konsument, czyli my produkujemy prąd. A jednocześnie go konsumujemy. I w polskie prawo mówi w ten sposób, że to, co nadprodukujemy, możemy przesłać do sieci energetycznej, do tych drutów na zewnątrz, do tych kabli, i to jest nasz magazyn, to jest nasza bateria, nazwijmy to akumulator, a w dni pochmurne, nocą, zimą, wcześnie rano, późno wieczorem, ten prąd możemy sobie odebrać. Oczywiście spółki dystrybucyjne energii elektrycznej nie robią tego przechowania za darmo. Pobierają sobie 20% bądź 30% w zależności od wielkości instalacji. Ale w Polsce mamy w ten sposób, że możemy z tej energii korzystać również nocą, czy też późnym wieczorem, czy też wcześniej rano. Ja osobiście mam instalację od 2019 roku. Ostatni raz za prąd zapłaciłem w grudniu 2019. W zeszłym roku nie zapłaciłem wcale, ponieważ miałem nadpłatę lekką. A w tym roku dostałem rachunek na 26 zł, który muszę zapłacić w czerwcu. Oczywiście nie ma ucieczki kompletnie od naszego dostawcy energii elektrycznej. Licznik elektryczny na przykład nie jest naszą własnością. Jest coś takiego, jak opłata stała, i za ten licznik musimy zapłacić jakieś niewielkie pieniądze, ale nie są to pieniądze za energię elektryczną, bo my jesteśmy producentem, ta energia jest nasza. Z jakimi kosztami tak naprawdę musimy się liczyć, jeżeli chcemy sobie założyć się instalację fotowoltaiczną? Weźmy tutaj na przykład na tapetę dom wielkości 120 m2 i jak szybko nam się zwróci ta inwestycja? Dobierając prawidłowo instalację fotowoltaiczną, musimy zwrócić uwagę na nie akurat jaki duży jest dom, bo powierzchnia bardziej jest adekwatna do kwestii grzewczych. Ile my potrzebujemy ciepła do ogrzania? Tutaj, dobierając instalację, musimy spytać się właściciela budynku, ile on zużywa energii. I na tej podstawie dobieramy. Ilość tych paneli, jak podkreślam, metr na metr 70, które możemy zamontować, te panele mają moc 350-400 W, a więc jeśli dana rodzina zużywa określoną ilość energii, dajmy na to powiedzmy gdzieś około 220 zł, to wtedy potrzebujemy gdzieś instalację o mocy 4 kilowatów, czyli potrzebujemy takich paneli dokładnie 10 sztuk, jeśli one mają moc 400 W. Dobieramy z lekką nadwyżką, bo musimy pamiętać o tym, że te 20% tej naszej nadprodukcji musimy oddać za przechowanie tej naszej energii w ciągu okresu rozliczeniowego. Także taka instalacja wielkości 4,4 kW absolutnie zapewnia nam to, że nie zapłacimy za energię elektryczną w ciągu następnych lat. No jesteśmy pewni, że raczej to słońce nam chyba nie zgaśnie i ta produkcja będzie ciągła. Czy na panele fotowoltaiczne możemy też otrzymać się dofinansowanie? W, w bardzo popularnym programem ogólnopolskim był program, który skończył się w zeszłym roku program Mój Prąd. Wtedy można było otrzymać 5000 złotych. Z tego, co wiem, jak śledzę wszelkie zmiany legislacyjne, ten program, już wersja kolejna ma ruszyć w tym roku, w ciągu pierwszego półrocza, a więc jest to bardzo niedługo, i wtedy również będziemy mogli, mogli otrzymać dofinansowania. Są inne programy pomocowe, jest program Czyste Powietrze, gdzie również możemy taką instalację fotowoltaiczną do, dopisać do całego procesu termomodernizacyjnego i wtedy możemy również otrzymać 5000 zł dotacji. Program, który wejdzie w najbliższym czasie, będzie powiązany z innymi produktami, które również są istotne i mające wpływ na zużycie tej energii. Chodzi o stacje ładowania pojazdów elektrycznych bardzo ciekawy temat bądź też systemów bateryjnych, magazynów energii. Ustawodawcy chodzi o to, aby ta energia wyprodukowana na naszym dachu była skonsumowana w naszym domu, w miejscu wyprodukowania. Żeby ten prąd nie był wysyłany do sieci energetycznych, wyobraźmy sobie, w ciągu zeszłego roku podłączono w Polsce instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,5 gigawata, to jest potężna energia, która płynie do tych sieci. I bardzo często zdarza się, że one nie są przygotowane do tego, aby taką ilość energii odebrać. Także ustawodawcy zależy na tym, aby my, producenci tej energii ze słońca, konsumowali tą energię w miejscu wytworzenia, czyli w naszym domu. Kto zajmuje się instalacją paneli fotowoltaicznych? No i czy ten okres od podpisania umowy do montażu jest długi? Firm, które montują instalacje fotowoltaiczne jest bardzo dużo, my jesteśmy jedną z wielu firm na rynku, tych firm jest ponad 2-2,5 tysiąca. My mamy odpowiednią renomę, zajmujemy się całą Polską, ostatnio zajęliśmy siódme miejsce wśród wszystkich firm fotowoltaicznych w Polsce. Pomagamy naszym klientom w całym procesie, od początku, od pierwszego kontaktu. Po przeprowadzeniu audytu, który dotyczy jego wymogów, co byłoby najlepsze dla naszego klienta, po spisaniu umowy realizujemy montaż takiej instalacji fotowoltaicznej. Czas montażu to jest od miesiąca do dwóch miesięcy, w zależności, jaki to jest okres czasu. I po tym okresie już możemy korzystać z własnej instalacji fotowoltaicznej, A zapewniamy swoim klientom. Pełny komfort, nie muszą nigdzie jeździć, nie muszą nigdzie instalacji zgłaszać. Nasi pracownicy, jak wspomniałem, od doboru po montaż, po pomoc w uzyskaniu dotacji, pomagają naszym klientom, i taki cel sobie postawiliśmy, i to działa. Tak. A tego dowodem są takie nagrody. I tym pozytywnym akcentem zakończmy ten program. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.